pokażę wam, jak ja zarobiłem 500 000 złotych w niecały rok, kupując działkę, albo inaczej, zabezpieczając działkę i ryzykując tylko 100 tysięcy. Albo ryzykując, zatatkując, bo to nie widziałem tam ryzyka. I ja znalazłem taką działkę w Lublinie, która, właściciela, który miał działkę. I ta działka sama w sobie była zbyt wąska, żeby można było na niej cokolwiek wybudować. Czy ile była warta? Nic, bo była niesprzedawalna. Była zbyt wąska. Natomiast za tym sąsiadem była jeszcze jedna działka. I w połączeniu obie były warte już dużo. Czyli tam można było postawić dwa bloki. Na tych dwóch działkach. Na każdej z nich nic byście nie postawili. Czyli jakby jakkolwiek jedna działka była nie do sprzedaży, to druga była też nie do sprzedaży. I ja znalazłem jednego właściciela, bo on dosyć prosto było go znaleźć, natomiast ten drugi zaginął. W Polsce gdzieś zaginął. I ja dogadałem tego pierwszego, powiedziałem mu, słuchaj, ja to ogarnę, kupię od ciebie tą działkę, bo on sam nie mógł się z nim skontaktować, nie znali się, bo to było w zaszłości przez iluś lat, 10 lat. Dzieci, rodzice, dziadkowie i tak dalej. Nie pamiętał, że to kiedyś było ich. I ja rozwiązałem jeden problem. Problem taki, że byłem w stanie znaleźć tego drugiego właściciela, gdzieś w Białej Podlasce go odszukałem, dogadałem i kupiłem te dwie działki po cenie prawie że niesprzedawalnej działki, albo trochę wyższej, no bo natomiast przez to, że je kupowałem, a nie było chętnych, bo nikt nie chciał kupić, to połączyłem dwie rzeczy w jedną, które stały się dużą wartością. Tam był miejscowy plan. Miejscowy plan pod blok. To było chyba w 2013 roku, tak jak pamiętam, czy w 2012-2013 roku i wtedy ja jeszcze nie byłem gotowy na to, żeby robić deweloperkę, bo to był projekt na 10 milionów, żeby jakby wejść takim kapitałem, więc jeszcze trochę się bałem i to było za dużo dla mnie. Ale żeby zrobić flipa na działce, nie było za dużo. Jak ja to zrobiłem? Ja podpisałem z jednym i z drugim gościem umowę przedwstępną, warunkową, że kupię tą działkę pod warunkiem, że uda mi się kupić działkę sąsiednią. I tamtego też. Tak samo. Związałem. Czyli podpisałem umowę, z której moje zobowiązanie jest uzależnione od osoby trzeciej, na którą mam jakikolwiek wpływ. Nie do końca duży, ale mam wpływ. Czyli oni tak naprawdę, ja mogłem kupić to, natomiast mogłem zawsze zrzucić, że jeden nie chce sprzedać. I teraz ja wynegocjowałem te ceny łącznie, już nie będę mówił, która działka ile, 1 100 000. 1 100 000 złotych za te dwie działki i ja sobie jakby, ja nie chciałem angażować 1 000 000 złotych, mimo to, że gdzieś tam go bym wyskrobał wtedy. Nie chciałem angażować, chciałem to zrobić na dźwigni. A żeby to zrobić na dźwigni, to musiałem pomyśleć sobie, że to ja będę szukał klienta, inaczej, że to ja wybiorę klienta, a nie dam ogłoszenie i będę, wiecie. Ja wytypowałem 3 deweloperów, a że byłem pośrednikiem, znałem wszystkich, to wziąłem takich, których naprawdę można ufać i gdzieś tam nie będą próbowali mi obejść, bo ja miałem umowę przedstępną. Byłem wpisany do księgi wieczystej. Teoretycznie mam duże trzymanie na działce, prawda? Natomiast wiecie, deweloperzy też nie są w ciebie bici, nie? I znają różne sposoby. Nie chciałem takiej wojny, więc ja sobie nie wypuszczałem tego na rynek. Ja wytypowałem 3 osoby, z którymi prowadziłem rozmowy i negocjacje. I dałem taką cenę, żeby to był dobry interes dla obu stron, a nie przeszarżować, bo jakbym miał działkę na własność, to bym mógł sobie ją wystawić za ile chcę, za 2 miliony nawet. Ja ją wystawiłem za 1 600 000 bez negocjacji, żeby zarobić tyle, ile daje nasze państwo, czyli 500+. I teraz pokażę wam, jak wygląda mniej więcej... Tak wygląda mniej więcej wynik finansowy. Ja dałem im zadatek 100 tysięcy łącznie, dałem im po 5 z nich na stronę, podpisałem z nim umowę notarialną, założyłem spółkę pod to w ogóle, celową, i żeby było prościej, żeby oni nie wiedzieli, że ja za tyle to sprzedaję, to sprzedałem inwestorowi świeżo założoną spółkę z umową przedstępną. Czyli deweloper kupił ode mnie spółkę i to z oto spółką zrealizował inwestycje. Nie? Tak akurat było formalnie, prawnie i żeby nie było problemu, żeby oni się dowiedzą, że zarobiłem 500 000 na nich. Natomiast ja to zrobiłem, no parę miesięcy mi to zajęło. I teraz pytanie, co by było, gdyby się oni nie zjawili? Ja już wcześniej trochę zbadałem ten teren i robiłem podchody. Rozmawiałem z nimi. I jakby ja też wiedziałem, że ten teren jest super, że tam są wszystkie media, no jest wszystko do zabudowy tak naprawdę. Są jakieś problemy, bo była skarpa i tak dalej, ale to było do rozwiązania.
Ja byłem pewny, że tyle zł wezmę. Może i bym wziął dwójkę. Ale nie chciałem być pazerny, bo jakbym wziął dwójkę, albo chciał, to być może bym się pokłócił z tymi właścicielami. I oni by się szczaili i miałbym z tym problem. A tak, oni dostali swoje pieniądze, byli mega szczęśliwi, bo nie wiedzieli, że to jest cokolwiek warte. Zostali po pubani. A ja też swoje dostałem. Pubani. I teraz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Wszystkim to, że zarobiłem 500 tysięcy, wykładając tylko i wyłącznie stówę. To był kapitał, który ja wyłożyłem na stół i zamroziłem. Jedyny. Natomiast on był zabezpieczony w ten sposób, że ja się mogłem wycofać, gdybym chciał. No nie zrobiłem tego, no bo był dobry deal.